widzowie, cześć youtuberzy, hejeczka. Zaczynamy drugą część naszego testu kasków turystycznych z Daszkiem. Teraz czas na montaż interkomu w kasku HJC C80. I tutaj już widzę, wiecie co, inaczej jest to zrobione. Widać, że to jest przystosowane pod ten interkom ichny. Ale już wam pokazuję, bo o, tak to wygląda. Tutaj macie takie prowadzenia i zarobienia. Zupełnie inaczej niż to jest w Kabergu. W Kabergu fajnie to pasowało, nie? Zobaczymy, jak będzie tutaj. Tutaj widzę, że tutaj będzie gorzej przepchnąć kabel gdzieś. Ale ogólnie wygląda to nieźle. Zaraz wam pokażę, jak skończę. Z tyłu za mną dwa kaski, które idą na pierwszy strzał. Czas rozpocząć i czas usiąść na motocykl. I teraz już nie będzie teoryzowania, tylko to, co interesuje nas najbardziej, czyli użytkowość kasków tego typu. Jak będę testował? Siadam za chwilę na Tracera, motocykl turystyczny. Jestem też w turystycznym ubraniu. To też jest bardzo ważne, bo od tego zależy głośność w kasku. Zależy, jakie macie ubrania, a wtedy też jest inna głośność w kasku. Dlatego też dzisiaj zestaw turystyczny. Tutaj będzie kurtka tekstylna, taka typowo turystyczna. Do tego mam ciuchy, czyli ciuchy tekstylne. I w tych ciuchach tekstylnych będę testować te kaski na motocyklu Tracer 9 GT, czyli na motocyklu turystycznym. No i pojedziemy zobaczyć, jak się to sprawuje. Tutaj są dwa pierwsze egzemplarze, które będę dzisiaj testował. Jest to po pierwsze HJC C80, po drugie Kaberg Tourmax. Zobaczymy, jak wyjdą użytkowo w tym teście. Później jeszcze będzie dodatkowo porównanie do tego wszystkiego. Będą jeszcze dwa kaski, czyli kaski z Daszkiem, takie bardziej adventurowe. Będzie jeszcze Iroh i Bell. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postanowiłem jednak, że kaski szczękowe potestuję razem, a kaski integralne, czyli bez odpinanej szczęki, bez podnoszonej szczęki oddzielnie, żeby mieć lepsze porównanie. Będę miał porównanie tych dwóch do siebie, tamtych dwóch do siebie i jeszcze dodatkowo wtedy do jakości takich kasków. Pogoda mi się troszeczkę zrobiła słoneczna, ale tam straszne chmury idą. Mam nadzieję, że mnie nie zleje. Ale jak zleje, no to też jest dobry temat do przetestowania właśnie kasków. Ja siadam na motocykl i już teraz zapraszam was na odcinek na motocyklu. Podsumowanie będzie na końcu, więc proszę wytrwajcie do końca tego odcinka, bo może być trochę długi, bo będzie się tutaj testować dosyć dużo. Więc pierwsze wrażenia zawsze są najważniejsze, dlatego też założyłem interkom z kamerą, żeby od razu dla was nagrać pierwsze wrażenia z kasku, co będzie się działo. Co będę czuć po prostu, jadąc w tych kaskach. Dobra, przenosimy się na motocykl. Ha, ha. Dzień dobry, kasku HJC. Cześć, na pierwszy rzut oka, na pierwszy ogień pójdzie kask HJC. Specjalnie włączyłem to nagrywanie od razu, słuchajcie, żeby nagrać, jak to się zakłada. Ogólnie otworzyłem szczękę i kask założyłem z otwartą szczęką. Bardzo fajnie się zakłada, wygodnie. To jest, kurde, fajne, nie? Do tego, żeby tak to założyć. I teraz mam otwartą tą szczękę i powiem wam, że jest świetnie, kurde. O, fajnie, bo wygodnie, nie? Do przygotowania się do jazdy. O, zakładam sobie spokojnie, mam tutaj przewiew, to mi się podoba, nie? Samo zakładanie ok i zamknięcie mikrometryczne ok, fajne. Zobaczymy, jak będzie użytkowo dalej. Także siadam na motocykl i jedziemy, ruszamy. Ole, fajnie się przejechać też. Słuchajcie, pierwsze wrażenia są najważniejsze, dlatego od razu nagrywam. W zasadzie bez jeszcze wielkiej jazdy, ale pierwsze wrażenie
na razie jadę z otwartą szczęką i nie czuję masy kasku. To jedno. Może inaczej, czuję, że mam coś tam jakby na czubku zaczepione, to tak jakbym jechał z kamerą, z Maxem na przykład, no nie? Zamontowaną, czyli tą moją, którą używam, sferyczną, na samym czubku wielokrotnie. Jadę powoli, no 60 na godzinę, ale powiem wam, że fajne uczucie, w sensie wolności, jak macie otwarty kask. No ale teraz to już, 60 na godzinę to już piździ, nic nie widzę, bo wali po oczach wiatr w kask. Mam szybę podniesioną na maksa po górę, jest to fabryczna szyba, nie turystyczna, więc też odniesienie takie, żebyście mieli. Dalej, jak zamknąłem blendę, no to spoko, trochę się to zmieniło, ale dalej piździ, no czas zamknąć szczękę. Spróbuję to zrobić, skręca. Zrobię to teraz jedną ręką po prostu podczas jazdy. Ciobach. Zamykamy. O! Zrobiło się dużo ciszej. Pierwsze co wam już powiem, to daszek. Widzę, jak daszek wibruje nade mną i widzę ten daszek w ogóle. Końcówkę daszka widzę. I jak jadę teraz, to ten daszek podskakuje. Bardzo podskakuje. No, wibruje jak diabli. Jadę 90 na godzinę, nie? No, mokro. No, taka pogoda, że może być różnie. No i już widzę, że to jest lipa, nie? Bo jedziemy sobie bardzo spokojnie. Tak naprawdę 100 na godzinę, a ten daszek jeszcze sobie może znaleźć miejsce jakieś, ale ten daszek po prostu wibruje i przenosi wibracje na cały motocykl. No, o, tu to padało dopiero co. Albo nawet pada. No spokojnie, test chcę zrobić, bo kurczę, zależy mi na nim. Więc no co, przetestujemy też, jeśli będzie trochę kropić, no. Mam nadzieję, że nie będzie lało, bo nie wziąłem rękawiczek, które mam wodoodporne, wziąłem letnie. No dobra, ale bo to odcinek o kasku, więc jak na razie wrażenia takie, że ten daszek przenosi wibracje i tyle. I w zasadzie więcej na razie wam nie opowiem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jadę po prostu trochę pojeździć. Później przejedziemy się jeszcze bez daszka i zobaczymy, co będzie. Nie założyłem pinlocka, a są trudne warunki, że tak powiem, kaskowe i paruje mi szyba w tej chwili, ale to dlatego, że nie mam pinlocka, więc myślę, że pinlock tu rozwiązałby sprawę, ale otworzymy też lot powietrza tutaj ten u góry, żeby nie u góry, tylko ten wlot, który jest na szczęce. No, jest trochę lepiej, więc trochę gdzieś ta wentylacja tam działa. Ona działa tylko na szybę, ona nie dmucha mi w oczy, a to jest bardzo ważne. Sobie gdzieś tutaj tak po prostu dmucha w tym. Jeszcze jest wentylacja na górze. Ogólnie jak miałbym wam powiedzieć, czy tu jest cicho, czy głośno, to kurde, jak na razie uważam, że jest cicho. Naprawdę. W kasku jest cicho. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo no jadę powoli też, nie? Więc trzeba w drugiej części testu pojadę autostradówką, niemiecką autostradą, więc sobie sprawdzimy, jak to będzie przy wyższych prędkościach. Teraz daszek na pewno jest wkurzający, nie? Bo po prostu rzuca głową. Może nie za specjalnie, ale trochę. I tą masę tego kasku czuję tak trochę, że ciągnie mnie do przodu, o. Jakby przód kasku trochę ciągnie mnie w dół. Może to się przydać podczas szybszej jazdy, ale zobaczymy to, jak pojedziemy szybciej po prostu. Kurna, tam leje. No i leje. Przyjdzie mi też przetestować kask w deszczu. Jeszcze na górze jest taki wlot, też go przestawię, jak to się przesuwało gdzieś tu. O, przesunięty, dobra, otworzymy tą wentylację, bo jak miałbym być szczery, to ta wentylacja to tak działa, kurde, nie czuję jej, o tak.
Może przy wyższej prędkości będzie lepiej. No, powinien też ten daszek niby zbierać, a tak w zasadzie to nie czuję, żeby zbierał za specjalnie tutaj w moją stronę. Mamy troszeczkę inne tempo teraz jazdy, troszeczkę przyspieszyłem, żeby no, zobaczyć, jak to tutaj się dzieje. I wyjechałem z chmury z deszczem. Całe szczęście. No, powiem wam, że jadę teraz 170 na godzinę. W zasadzie nie jest głośno. Spodziewałem się większego hałasu. Czuję, że jest ciszej niż w innych kaskach, jak do tej pory. Zobaczymy, no, naprawdę nieźle. Jestem pod wrażeniem jak na razie, o tak. Oczywiście podsumowanie zużytkowania każdego kasku będzie na końcu, później każdego odcinka, każdego odcinka testowego jakby, więc też poczekajcie, obejrzyjcie do końca. O, tu już sucho się robi. Ale rzuca ta szyba kaskiem, więc tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o walory użytkowe daszka, to na tę chwilę w jeździe szosowej zupełnie ich nie widzę. Takie mamy słabe warunki pogodowe, w sensie trudne dla kasku, żeby nie parował, a nie założyłem tego pinlocka, więc uchylę teraz szybę. O, uchyliłem szybkę, lekko otwarta szyba. I to, co wam powiem, to że no, uchyliła się, szczelina się zrobiła, ale taka większa szczelinka. Chociaż no, woda mi tu nie wpada jak na razie, żeby mi wpadała w oczy, ale jest w zasadzie w porządku. Zatrzymałem się na chwilę, żeby przetrzeć kamerkę i no, żebyście też coś tam popatrzyli. No, fajne w ogóle to miasteczko tutaj, gdzie jestem teraz. Bardzo stare w ogóle, ale o kaskach gadamy. No i teraz to jest taki, o, szacunek dla miejscowości, więc jedziecie sobie turystycznie, zwiedzam, otwieram szczękę. Czy mogę otworzyć szczękę siedząc na kasku? Dało się, okej. Właśnie w tej chwili otworzyłem szczękę. Zrobiło się dużo luźniej, ale też głośniej. Ale wszystko w granicach akceptowalnych, o tak bym powiedział. Trochę mam za luźne zapięcie. Kurczę, ten deszcz tutaj mi psuje jazdę i test. Więc ten, pojadę, słuchajcie. Uciekniemy od tego deszczu. Wziąłem drona, bo mówię, coś nagram fajnego z boku, ale niestety to chyba się nam dzisiaj nie uda. Nawet fajna taka jazda, w sensie jak macie kask szczękowy. Nigdy nie miałem kasku szczękowego. Powiem wam, że tutaj nawet mi się to podoba, że jak jadę sobie turystycznie i zwiedzam, to że mogę tą szczękę otworzyć, żeby tutaj się przyjrzeć, czy po prostu odetchnąć, o tak bym powiedział, w to miejsce. Całkiem ciekawe. Jakbym jeszcze tylko coś miałbym powiedzieć, to jak zamknę szczękę, to wyraźnie czuć, że kask się ściska i dużo, dużo lepiej siedzi na głowie. I na pewno, jeśli chodzi o rozmiarówkę, to też wam powiem, że jakbyście kupowali ten kask HJC C80, to rozmiarówka jest taka jak w innych kaskach. W sensie, jak noszę S-kę, to ta S-ka jest dla mnie dobra. Ona nie jest ani za duża, ani za mała, czyli ten rozmiar trzyma w jakimś tam, powiedzmy, standardzie. O. A, i jeszcze coś chciałem powiedzieć. Szybę uchylę. O, że do uchylania szyby jest fajnie, bo jest haczyk z przodu. Szybę mogę domknąć, otworzyć w rękawiczkach. Nie ma problemu, że szukam jakiegoś uchwytu czy czegokolwiek, żeby to zrobić. Po prostu jest, nie? No dobra, jedziemy na tą niemiecką autostradę. Zobaczymy, co wyjdzie. Krótko jeszcze wam opowiem o interkomie, bo w tym kasku jest przystosowany do zestawu interkomu od HJC, takiego dedykowanego, którego też w zasadzie robi dla nich Sena, ale ja mam tu zupełnie aftermarketowy interkom, czyli no ten z kamerą Sena C10 Evo i powiem wam, że zarobienia na słuchawki trafiają tam, gdzie są moje uszy, o, i to jest bardzo ważne,
bo w wielu kaskach te zarobienia są tak zrobione, że po prostu nie trafiają w ogóle na nic. Nie wiem, no, nie wiem w jakim celu one tam są, bo czasami są tak, że po prostu ucho to macie zupełnie w innym miejscu niż przewidziane na to miejsce w kasku, a tutaj trafiają tam, gdzie te uszy akurat u mnie są. Nie wiem jak u innych będzie, ale to myślę, że też jest ciekawa informacja. Jeśli chodzi o montaż, to widzieliście też prosty montaż w zasadzie i bezproblemowy. Nie wiem jakby tutaj miało być z montażem kamery GoPro, ale są też kamery, które są, mają mocowania boczne i GoPro też ma mocowanie boczne. Ja, wydaje mi się w ogóle, że ogólnie tutaj też da się zamocować tą kamerę GoPro z przodu na szczęce, tylko gorzej z wyborem okablowania, ale jest ok. Uważam, że jest w porządku. Słuchajcie, zrobiło się tak zimno, że musiałem włączyć manetki. 13 stopni. No nie jest nadzwyczajnie ciepło. Ale to też test, bo uważam, że wentylacja w tym kasku to jest lipa. Nic tutaj, kurde, mi tam nie dmucha, nie czuję. Jest zimne powietrze, więc powinienem czuć w kasku, że to powietrze tam gdzieś się porusza, coś, nie wiem, gdzieś tam, no chłód po prostu, tak? A tego chłodu wcale ja tutaj nie czuję. Nic a nic. Kurczę, ta pogoda nam się nic nie poprawia. W zasadzie kask HJC jeszcze mógłbym pochwalić za szerokość wizjera. Ani ten nosek mi tu nie przeszkadza, ani nic z tych rzeczy. Kask też na głowie wygląda całkiem nieźle, uważam. Jakby w moim guście, nie wiem jak tam, każdy gust ma inny, ale w moim guście jak najbardziej tak. No, że tak spoko nawet, nie? Chciałem puścić drona, ale kurczę, ten deszcz jest tu wszędzie i niestety to nie działa, no, nie da rady. Może pojadę gdzieś dalej, zobaczymy. Może się uda. Przegonimy trochę teraz po winklach. A słuchajcie, tak wygląda mój test. 3/4 drogi jadę w deszczu i to takim niemałym też, więc no kurczę, z drona nici. Nie wiem, czy uda mi się też na autostradzie zrobić test przy jakiejś takiej autostradowej prędkości, w sensie. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że się uda, że warunki na to pozwolą. Jak nie, to nagrywam jeszcze raz. Właśnie zjechałem, słuchajcie, z trasy, z testu pierwszego kasku HJC C80. Co mogę o nim powiedzieć? Przede wszystkim jestem raczej miło zaskoczony tym kaskiem. Spodziewałem się z pierwszych oględzin, że będzie trochę słabiej, ale pierwsze wrażenie od razu Wam opowiadam. Przede wszystkim, czego tu brakuje? Brakuje wentylacji, bo nie za specjalnie tutaj ta wentylacja działa. Tu wlot ten przedni, owszem, otworzycie i to jest wlot tylko na szybę, on Wam tam nie daje powietrza. Kask jest w ogóle dosyć szczelny i okazał się nawet przy jeździe autostradowej, bo gdzieś udało mi się wyskoczyć, to jest dosyć cichy, a nawet powiedziałbym, że cichy, o tak, i to w zasadzie jest największy plus tego kasku tak naprawdę, bo na tracerze potrafi rzucać mocno głową, tym kaskiem nie rzuca, zaraz Wam powiem dlaczego. No daszek to lipa, nie? Daszek lipa, jeśli chodzi o jazdę szosową, to ten daszek tutaj cały czas widzicie, że on tam się rusza i trochę Wam tam wprowadza za kask w rezonans, ale naprawdę nawet przy dużej prędkości jest nieźle, jeśli chodzi o komfort akustyczny taki, to jest naprawdę nieźle, nie? Woda do kasku mi nie wleciała, jechałem niestety w deszczu, drugą część trasy tak naprawdę to większość trasy jechałem w deszczu. No i co jeszcze o tym kasku? Intercom spoko, dobrze zamontować, jest luz, natomiast po dłuższej jeździe, teraz tam nie wiem, powiedzmy godzinnej, to troszeczkę mnie uciskał tu w uszy, więc musiałbym te słuchawki troszeczkę gdzieś tam przesunąć lub zmienić ich ułożenie. Trochę regulacji tu jest. W zasadzie jedyny minus tego kasku to jest ta wentylacja, która nie działa.
Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Masa tego kasku. To o tym, co mówiłem. Ten kask jest najcięższy ze wszystkich, które mamy. I to jest eska, która waży 1800 gram. Eska. 1800 gram. Prawie 2 kilo, nie? Do tego kamerka intercom, więc waży wtedy trochę więcej, ale dzięki temu, wbrew pozorom, ta masa stabilizuje go podczas jazdy. Tym kaskiem Wam nie rzuca. Po prostu jest dosyć dobrze wyważony. Jak jedziecie szybciej, to tak jak mówiłem, on trochę ciągnie do przodu. Ale to dobrze, bo przegina Wam troszeczkę między wiatrem, nie? Troszeczkę Wam tutaj to pozwala bardziej wystabilizować jazdę. I masa w tym wypadku uważam, że jest do przyjęcia. To znaczy nie jest... Ta masa użytkowa jest naprawdę spoko. Dzięki temu kask nie wibruje, nie lata. On jest trochę cięższy, więc wiatr nie miota. Nie musicie karku spinać. Natomiast podejrzewam, że przy jakiejś bardzo dużej trasie, nie wiem, całodniowym wyjeździe takim 800 km, to ta masa troszeczkę taka ciągnięta, szczególnie tam, gdzie jeździ się bardzo wolno, będzie dokuczać. To myślę, że tam może to być, mieć to większe znaczenie. Ale jeśli chodzi o jazdę taką turystyczno-sportowo i do jazdówki, jazdę powyżej 200, to kask zachowuje się bardzo stabilnie. Zdjęcie daszka załatwi sprawę jakiegoś wibrowania przy dużych prędkościach. I co jest fajne, co mi się podoba, ja kasku szczękowego nie miałem, to, że tą szczękę mogę sobie otworzyć i sobie założyć wygodnie kask. To jest fajnie i dobrze to działa. Nawet podczas niskiej prędkości możecie sobie po prostu wziąć tutaj w rękawiczce ten guziczek, pociągnąć i to po prostu działa. Ten kask możecie otworzyć. Ułożenie mikrofonu mi odpowiada. Nie wiem, jak będzie ujęcie z kamery, zobaczymy później. W każdym razie nie wieje w oczy, nie podbiewa w oczy, woda do środka nie wpada. No powiem Wam, że naprawdę ogólnie całkiem niezły kask. Obawiam się tylko tej masy przy bardzo dużych trasach. Trzeba byłoby to przetestować, ja nie będę miał takiej możliwości aż tak przetestować ten kask. Chyba, że może u mnie zostanie, zobaczymy. W każdym razie to tyle na szybko o HJC. Podsumowanie będzie na końcu, kiedy będę podsumował wszystkie kaski, żeby mieć dobre odniesienie, bo kasku szczękowego nie miałem, więc chciałbym to zrobić dobrze, więc zobaczymy, jak to wtedy pójdzie. Ale na gorąco to są moje wrażenia z jazdy, czyli słaba wentylacja, w zasadzie dobre wyważenie, dobra masa, przy dużych prędkościach stabilny, daszek do wyrzucenia, bezużyteczny. Dziękuję. A teraz lecimy dalej. Teraz pora na szczękowego kaberga. Ale słyszę, właśnie zaczął padać deszcz. No nie, poczekamy trochę, może się wypogodzi.